Nie słyszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. To już czwarte podejście wasze do wyboru Rzecznika Praw Dziecka i za każdym razem jest coraz gorzej. Przedstawiacie nam kandydata z łapanki. Jego CV jest tak ubogie, że aby spólnić je do trzech stron, używacie szerokich spacji. Co czytamy w uzasadnieniu? Kandydat jest absolwentem katolickiego liceum ogólnokształcącego. Studia ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ma licencjat z prawa kanonicznego. Pełni funkcję adwokata przy sądach kościelnych. Brał udział w konferencjach. Wow, rzeczywiście, niezłe doświadczenie. Doświadczenie kandydata w pracy z dziećmi polega jedynie na tym, że posiada własne dzieci i pochodzi z rodziny wielodzietnej. Szanowni Państwo, kandydat PiS na rzecznika nie spełnia kryteriów wyboru. To jawne łamanie prawa. W czasie, gdy tak mocno piętnowana jest pedofilia w Kościele, Prawo i Sprawiedliwość stawia na kandydata blisko związanego z Kościołem. Co chcecie tą kandydaturą udowodnić? Że macie gdzieś tak naprawdę prawa dziecka? Moje pytanie dzisiaj do pana, bo nie odpowiadał pan na pytania, a raczej wybiórczo na pytania na komisji, za to odpowiedział pan na wszystkie pytania Ordo Iuris. Czy w ramach swoich działań podejmie się pan pracę nad narodową strategią walki z przemocą? Jaka jest pana opinia odnośnie kodeksu rodzinnego oraz prawa rodzinnego? Jakie pilne zmiany pan widzi na dzisiaj i harmonogram ich wdrożeń? Jak będzie pan prowadził działania w zakresie monitoringu skutków deformy edukacyjnej? Na komisji nie chciał pan odpowiedzieć na pytania, jaka jest pana opinia dotycząca in vitro. Dlaczego? Szanowni Państwo, Nelson Mandela powiedział, naród powinien być osądzany przez to, jak traktuje swoich najsłabszych. A wy do obrony najsłabszych wystawiliście najsłabszego kandydata. Dziękuję. 18 sekund zostało dla pani poseł Joanny Scheuring-Wielgus. Koło teraz. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie kandydacie, czy prawdą jest, że pana kandydatura jest owocem poparcia arcybiskupa Jędraszewskiego, długoletniego, bliskiego współpracownika arcybiskupa Peca? Ja bym chciała, żeby pan tutaj zszedł i zaprzeczył tym doniesieniom. 7 października została opublikowana mapa pedofilii w polskim kościele. Jak pan się do tego odniesie? Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Proszę państwa,